Dajcie, kochani, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, a jednocześnie kolejną dawkę dotyczącą Photoshopa, dotyczącą edycji zdjęć, dotyczącą zmiany kolorystyki. Także wszystko możecie się dowiedzieć właśnie na moim kanale. I jeśli jesteś tu pierwszy raz, to właśnie cały kanał dotyczy ogólnie edycji zdjęć, edycji filmów. Także w poniedziałki są filmy dotyczące Photoshopa w piątki nie zawsze, bo jednak czasu trochę brakuje. Filmy dotyczące właśnie edycji ruchomych obrazków, czyli Premiere pro After Effect. Dzisiaj będzie zmiana kolorystyki portretu urbanistycznego, portretu miejskiego. Zobaczycie, jak niesamowicie prosty sposób zmienić całkowicie odbiór waszego zdjęcia, a do tego jeszcze pokażę wam na samym końcu jak można to zedytować i praktycznie z jednego preseta mieć trzy różne efekty kolorystyczne. Czyli już się troszeczkę wygadałem, ale to nie będzie Lightroom, wszystko będzie robione w Photoshopie. Przejdziemy do zakładki Camera Raw i tam to wszystko wykonam i pokażę jak zapisać preset. Oczywiście dla patronów preset wiadomo skąd będzie można ściągnąć i jeśli ktoś będzie chciał to zrobić na przykład w Lightroomie, to może po prostu te same suwaczki poprzesuwać sobie w Lightroomie i też będzie miał ten sam efekt, bo jak już kilka razy powtarzałem, Lightroom korzysta z tego samego silnika, który ma Camera Raw, czyli identyczne efekty uzyskamy używając tego lub tego narzędzia. Nie przedłużając tego wywodu, zachęcam do właśnie do obejrzenia i y, y, przerobienia swoich zdjęć właśnie w tym efekcie, który pokażę, bo jest naprawdę niesamowity, jest krótki do zrobienia, y, łatwy do zrobienia, dlatego dla początkujących y, nie będzie żadnego problemu, jeżeli Zrobicie to wedle tego, co y, powiedziałem. Nie ma tam żadnych skomplikowanych rzeczy, także zapraszam do obejrzenia y, i oczywiście naciśnięcia kciuczka w górę, jeżeli film się będzie podobał. Zasubskrybowania, wciśnięcia dzwoneczka y, i zapraszam zatem. Zobaczcie, jak to właśnie wykonać w Photoshopie i w Cameraro. Jeśli podobają Ci się moje filmy. Wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. I przystępujemy do stworzenia naszego efektu urbanistycznego, efektu kolorystyki miejskiej. Pierwsza rzecz, która będzie zrobiona to oczywiście skopiowanie naszego tła, czyli Ctrl J, Command J. Dostaliśmy kopię, którą teraz musimy zmienić na obie na obiekt inteligentny, czyli klikamy prawym klawiszem myszy i robimy konwertuj do obiektu inteligentnego. Dostaliśmy ikonkę informującą, że już nasza warstwa jest obiektem inteligentnym, i teraz przechodzimy do menu Filter i wybieramy Camera Row Filter. Otwiera nam się okno dialogowe, właśnie wtyczki Camera Row, i tutaj zaczynamy. Mamy tutaj edit, opcje i zakładka podstawowe. Tutaj będziemy rozpoczynali nasze prace, czyli standardowo zamieniamy nasze zdjęcie. Jeżeli mamy jakieś problemy oświetleniowe, to właśnie tutaj, w tej sekcji, będziemy mogli to poprawić. Delikatnie ujmę ekspozycji, dodam dosyć mocno kontrastu. Aby właśnie zdjęcie było dosyć mocno wyraziste, ujmę świateł. Dodam cieni. Jak widzicie, wszystko się teraz już zaczyna wyrównywać po tym kontraście, który spowodował zaciemnienie zdjęcia. Każdy kontrast, użycie kontrastu to robi. Dlatego później musimy jeszcze co do tego wprowadzać odpowiednie korekty. I teraz jesteśmy na bielach i tutaj też ujmiemy dosyć dużo białego, tutaj w zależności od waszego zdjęcia. Dlatego nie sugerujcie się mocno tymi ustawieniami, jeżeli o to chodzi. Czernie do góry i widzicie, mamy już zdjęcie dosyć ciekawie wyglądające. Teraz jeszcze dorzucimy tekstury, tak dosyć sporo, nawet, jeżeli na mnie, to, to jest bardzo dużo. Przejrzystość dajemy także na około plus 20 i jaskrawość też mocno, 50 do przodu i saturacja tutaj minus 10, i mamy już coś takiego, co wykonaliśmy właśnie w sekcji BASIC i to zostawiamy w tej chwili. Nie będziemy już dalej w to ingerować. Oczywiście. Można to, jeżeli będzie potrzeba, po tych całych obróbkach, które teraz będziemy robić, jeszcze troszeczkę popoprawiać. Wszystko zależy, jeszcze raz mówię, od Waszego zdjęcia, od naświetlenia, jakie zrobicie. Dlatego, podstawową rzeczą jest stworzenie dobrze naświetlonego zdjęcia. Jeżeli to mamy, to cała obróbka jest o wiele, wiele łatwiejsza. Przechodzimy do krzywych. I tutaj łapiemy dolną kropkę i przerzucamy ją do góry dosyć mocno na 32. Tworzymy drugą, i tutaj skoro już wcześniej robiłem, więc nie będę Was tutaj zanudzał ciąganiem kropeczki. A ustawienie jest 64 na 63. I stawiamy trzecią kropkę. I tutaj podobnie jest 128 na 122. Tutaj zostawimy i tak w tej chwili, zobaczcie, już zmatowiliśmy ten obraz, bo jak zawsze mówię, wystarczy właśnie tą dolną, dolny punkt przenieść do góry i robimy takie zmatowienie całego obrazu. Oczywiście robimy to na krzywej ogólnej. Nie na żadnym z kolorów. Tutaj, jak widzicie, na tym szarym jest zaznaczone, i tutaj to robimy. I to mamy już za sobą, czyli zamykamy krzywę. Następnie przechodzimy do mieszalnika kolorów. I tutaj mamy barwa, nasycenie i iluminacja. Na początku zaczniemy od barwy i oczywiście od koloru czerwonego, i tutaj ujmiemy go. Na minus 13. Pomarańczowego też ujmiemy na minus 10. Natomiast żółtego ujmiemy na minus 100. Resztę pozostawiamy na zerze. I przechodzimy do nasycenia. I tutaj czerwony dajemy na minus 50. Pomarańczowy. Na minus 23, żółty na minus 29. I teraz zobaczcie, co się będzie działo, ponieważ resztę suwaków przesuwamy na maksymalnie minus, czyli na minus 100. Przesuwamy. I patrzcie, co się dzieje już z naszym obrazem. Co dostajemy? Dostajemy zabrązowiony, fajny. I dosyć już ciekawie wyglądający obraz, chociaż jeszcze pewne defekty są, dlatego przejdziemy do luminacji, i tutaj dajemy czerwony, na minus 14, pomarańczowy na plus 26, i tak samo żółty też na plus 26. Resztę pozostawiamy na 0. I zamykamy w tej chwili nasz kolor mixer. I przejdziemy jeszcze do gradacji kolorów. I tutaj na początku włączymy podświetlenia i dajemy hue na 220. Jak widzicie, delikatnie oziębiamy. Czyli oziębiamy światła same. I saturacja tego naszego oziębienia na 10. Jeśli damy więcej, to zobaczcie, mamy takie aż za zimne te zdjęcie, i w światłach mamy te niebieskie, dosyć brzydko wyglądające efekty. Dlatego minus 10, delikatnie oziębienie, a jednocześnie nie wpływa to mocno na samą kolorystykę zdjęcia i daje takiego delikatnego smaczku. Przechodzimy teraz do cieni, czyli wciskamy ten. Ciemniejszy punkcik, i tutaj także będziemy zaciemniać, czyli dajemy może nie 220, a 219, czyli też dosyć zimny odcień i saturacja na 5, bo tu są cienie. O, przy, jeśli przeciągnę teraz tą saturację na więcej, to zobaczcie co się dzieje. Całe zdjęcie się robi mocno. Zaniebieszczone w cieniach teraz. Jak widzicie, nie mamy jasnych, jasnych partii zafarbowanych, tak jak to było wcześniej. A tutaj, właśnie, wszystkie cienie mamy dosyć mocno zafarbowane przez ten kolor niebieski. Dlatego dajemy 5 delikatnie, to wprowadzi nam takie smaczki. Teraz zobaczcie, przed samymi, samym kolor gradingiem. O i po. Jednak różnica niewielka, a taki subtelny wygląd przez to uzyskaliśmy. Mam nadzieję, że to jest widoczne po kompresji samego YouTube'a, ale wierzcie mi na słowo. Zresztą, jak będziecie sami to robić, zobaczycie, że delikatna, fajna i jest tutaj właśnie różnica w, w tych odcieniach. Zamykam kolor grading i możemy w tej chwili zrobić. Linię, lub zrobić to później. Ja to pokażę jak to zrobię już w samym Photoshopie. W tej chwili możemy przejść tutaj do ustawień predefiniowanych. Jeśli klikniemy te trzy punkciki, możemy zrobić create preset i stworzymy preset właśnie z naszych tutaj ustawień. Ja już miałem to zrobione, więc nie będę drugi raz zapisywał. W tej chwili. Wcisnę OK i mamy już nasze zdjęcie gotowe. Teraz Alt, Ctrl, Shift, E, Command, Option, Shift, E. Kopiuję spłaszczony obraz tych wszystkich moich dolnych warstw i przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram gradient. Jak to było przy wcześniejszym tutorialu, z liniowego wybieram radialny. Jeśli mam czarny, w środku a biały na zewnątrz to robię reverse i mam coś takiego teraz przenoszę łapiąc lewym klawiszem myszy na modelkę żeby ona była w centrum tego światła i skalę zwiększam żeby stworzyć dosyć ciekawą winietę i proszę bardzo sama winieta przed po mamy Zdjęcie gotowe. I teraz, jeśli byśmy chcieli szybko wykonać to, dajmy na to na tym zdjęciu. To robimy tak jak wcześniej było. Bo, oczywiście, o jeszcze nie powiedziałem, bo stworzyliśmy tutaj nasz obiekt inteligentny. I teraz, jak klikniemy tutaj na napis Camera Row Filter, to przenosi nas właśnie do wtyczki Camera Row. I teraz jeszcze sobie coś możemy poprawić. W naszym zdjęciu jeszcze je oziębić, ocieplić, cinte zmienić. Także, jak widzicie, jeszcze możemy dosyć dużo tych wprowadzić zmian, które spowodują, o, proszę bardzo, nawet teraz dosyć ciekawe, także wyszło. Klikamy OK, o, i mamy już całkiem inne zdjęcie, o wiele cieplejsze. I inaczej już wyglądające niż pyk, to, które było przez, przy całym tutorialu, dlatego zachęcam właśnie do tworzenia własnych. Jeszcze winietę dodałem własnych tutaj ustawień, bo naprawdę jest to nieskończenie, chyba nie do wyczerpania. Można sobie to kombinować, i teraz jeszcze przejdę do tego zdjęcia. I zobaczycie jak to zrobić teraz już jak jest w bardzo szybki sposób, czyli Ctrl J, Command J zamieniam na obiekt inteligentny. Przechodzę do menu Filter, wybieram Camera Raw Filter, otwiera się okno dialogowe, przechodzę do ustawień predefiniowanych i tutaj mam moje miasto i robię OK i proszę jest już zdjęcie. Zrobione. Teraz mogę kliknąć jeszcze dwukrotnie, ponieważ jest to całkiem inaczej oświetlone zdjęcie i całkiem o innej kolorystyce. To można sobie wprowadzić jakieś zmiany, na przykład przyciemnić. Tutaj dodać świateł, ująć cieni. O białego. Proszę bardzo. Jak to wcześniej troszeczkę temperaturę ocieplić, można vibrance troszeczkę zmniejszyć. Zobaczcie też jest bardzo fajny efekt taki taki takie daje mocne brązy i dajemy OK i proszę bardzo z jednego presetu. Jak widzicie już w tej chwili mam trzy warianty kolorystyczne dlatego Należy kombinować, nie trzymać się ściśle właśnie tego, co jest, a jednak tworzyć swoje własne, bo wystarczy jeden kolor, inny i macie całe zdjęcie w innym odbiorze. Jak widzicie, efekt niesamowity. Naprawdę można całkowicie, jak już powiedziałem na samym początku, zmienić wygląd swojego zdjęcia, wygląd yy, całej swojej pracy i dać im całkowicie innego życia. Także zachęcam do kombinowania. Jak widzieliście, z jednego ustawienia można skorzystać i delikatnymi posunięciami w podstawowych ustawieniach, czy to Lightrooma, czy Camera Raw, zrobić efekty praktycznie trzykolorystyczne, a można tego robić w nieskończoność. Jak już powiedziałem, bo, bo właściwie nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki w sprzętach. Adobe dało nam takie narzędzia, że naprawdę tylko nasza wyobraźnia staje się tutaj tym, co nas blokuje. Zachęcam właśnie do tworzenia swoich jeszcze wersji kolorystycznych i żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne moje filmy i kolejne wiadomości dotyczące Photoshopa. Cześć!